Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny należy do najaktywniejszych z 12 lokalnych grup działania. Mają zasłużone nagrody za pomysły i dobre wykorzystywanie unijnych pieniędzy. Wiedzą, że każdy pomysł służący mieszkańcom i rozwojowi wsi można zrealizować. Chcemy pokazać tym razem projekty, które są już zrealizowane albo będą za chwileczkę zrealizowane, ponieważ no, rzeczywiście inwencja w ramach naszej strategii, w ramach realizacji tej strategii jest bardzo duża i w ramach tego programu chcielibyśmy pokazać duże projekty, ale też projekty mniejsze, które zostały zainicjowane przez społeczność lokalną i które również kultywują tradycje. I rzeczywiście takim przykładem jest wieś Żywocice. W tym sołectwie dobiega końca realizacja projektu nazwanego Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach. Wsparła go także gmina i wieś ma już wymarzony obiekt. Żywocice jest rzeczywiście jedną z największych wiosek i to bardzo aktywną. Tutaj mieszkańcy mają bardzo dużo swoich inicjatyw i ta hala sportowa od wielu lat była już oczekiwana, była zgłaszana jako coś, co trzeba w Żywocicach zbudować. Możliwość skorzystania z dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 umożliwiła realizację tego celu. Całość inwestycji to prawie 1 400 000 zł, 500 tysięcy dofinansowania. Aktywni są też mieszkańcy Kadłuba. Zrealizowali wiele projektów. Wśród nich na uznanie zasługuje pomysł włączenia wsi Osiek i Kadłub do sieci tras rowerowych. Celem tego projektu było uatrakcyjnienie tych terenów. Liczymy, że wzmocni się tutaj ruch turystyczny, że lokalni przedsiębiorcy będą mogli z tego skorzystać. Te trasy łącznie około 32 km prowadzą przez bardzo malownicze tereny, łąki, lasy, obok ciekawych zbiorników wodnych. Okazuje się także, że dzięki wsparciu stowarzyszenia swoje pomysły mogą realizować małe gminy z niewielkim budżetem. Tak zrobiono w Izbicku. We wsi Borycz zakończono już pierwszy etap budowy terenu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców. Właśnie dlatego włączyliśmy się do tego stowarzyszenia Kraina Świętej Anny, bo to są wtedy dwie możliwości skorzystania z funduszu poprzez odnowę wsi w Urzędzie Marszałkowskim i poprzez odnowę wsi przez Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny. Właśnie takie miejsce na terenie każdego sołectwa, choćby nawet najmniejszego, jest potrzebne. Pomysłów może być wiele, chociażby takich jak małe projekty realizowane w ramach programu Odnowy Wsi. Małe projekty realizowane w Krainie Świętej Anny, ponieważ mamy taki cel, między innymi jak zachowanie i rozwijanie tradycji, często nawiązują do jakby utrzymywania lokalnych tradycji, odnawiania różnych tradycji. Są to zarówno imprezy, jak i wyposażenia zespołów czy stowarzyszeń. Taki pomysł realizuje OSP, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice. Panie postanowiły, że kupią sobie regionalne stroje ludowe. Co ciekawe, są przekonane, że będą przykładem do naśladowania i realizują w ten sposób pomysł promocji dziedzictwa kulturowego Krainy Świętej Anny. W chwili obecnej mamy zrealizowane połowę wniosku, ponieważ 7 strojów mamy już uszytych, a drugie 7 będą szyte w tym roku. Na sobie mam właśnie fartuch, mazelonkę, czyli spódnicę. Później mam bluzkę, korale oraz halkę. Najważniejszym elementem całego stroju są właśnie hafty. Haft z przodu i z tyłu. Haft z tyłu to jest drzewko szczęścia, są to oryginalne hafty śląskie. Te przykłady świadczą o tym, że korzystając z szansy, jaką daje Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny, można nie tylko spełniać marzenia, ale przede wszystkim tworzyć tradycje, pobudzać aktywność ludzi i sprawiać, że opolskie wsie stają się atrakcyjne dla mieszkańców i każdego, kto zdecyduje się poznać ich uroki i niezwykły klimat.